Ech, w tej telewizji nie ma co oglądać. Jak to nie? Przecież Formuła 1 leci. Gdzie? Formuła 1 to się dało oglądać, i jeszcze Kubica jeździł. No to może skoki narciarskie? Nie, Małyś też już nie lata. To może Trwam? Jak papież był Polakiem, to jeszcze wierzyłem. O, stare odcinki to w Gimnostiga, to można oglądać. Ale by się człowiek z takim Stigiem pościgał. Ty znasz Stiga? Ja nie. Panie prezesie? Zna pan Stiga? Tak. A zadzwoni pan do niego? Tak. Naprawdę? Tak. O, w mordę. Nawet ten mało zajmowania na mordę. Naprawdę? Załatwił pan prawdziwego Stiga? Tak. Kamil, lecimy. Podobno załatwił. Dobra. Pakujemy się do auta. Moi drodzy, to całkiem przełomowy moment, ponieważ dzisiaj dokonamy wyścigu z prawdziwym Stigiem, co chyba nie zdarza się zbyt często, więc całkiem ekscytujący jest to dla mnie. Pakujemy się do wozu, jak słońce to cabrio. Nie, lepsze jak słońce to cabrio. Mamobus też trochę kusił, taki mały sprytynator, ale jednak cabrio. Pamiętajcie, moi kochani, jeszcze o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. No ale chyba podczas tak przełomowej i wiekopomnej chwili, jak wyścig kontra prawdziwy Stig, no to chyba subskrypcja się należy, więc ten czerwony guzik zamieńcie na szaro, a my działamy. Myślisz, że przyjedzie? No jak pan prezes załatwi, no to przyjedzie. No wiesz, ja wiem, że pan prezes ma duże możliwości, ale Stiga? Prawdziwego Stiga z Top Gear? No tak, Bena Collinsa. No. O! How are you, man? Stig, we'll beat you on the track today, ha ha ha. I think it's probably likely that I will win. You sure? Even the computer said so. Are you sure? Yeah! 15 amateur driver? Yes. We'll try to beat you today. Well, I'm not leaving until I win. That's okay. It's the best way to be. So we will see. Yeah. Let's race. Let's do it, come on. Come on. No dobra, zanim zaczniemy ten cały dzisiejszy dzień, no to powiemy wam prawdę. Znajdujemy się tutaj dzięki fundacji Fun & Drive, bo to faktycznie oni załatwili Stiga. Oczywiście pan prezes też miał tutaj dużo do gadania, ale fundacja Fun & Drive zaprosiła Bena Collinsa do Łodzi i właśnie dzisiaj nie tylko ja, ale paru innych uczestników będzie próbowało swoich sił z prawdopodobnie najszybszym człowiekiem na świecie. Tam mamy też Kickstera. Podzieliliśmy się jakoś tak tymi brabusami, ja sobie... Nie no, on przy fajniejszym nagrywa, w mordę jeża. No dobra, ale teraz, jak już jesteśmy przy super szybkich autach, to trzeba jakieś super szybkie auto znaleźć, którym będziemy się z Benem ścigać. Najłatwiejszą opcją byłaby M4 w cabrio, ale jak wielu specjalistów w internecie mówi, M4 w cabrio nie nadaje się na torbę, jest ciężka i bla 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 bla. Ale mam pomysł, ja mam pomysł. Jose? Mam plan. Kurwa, sprytny. Skoro M4 od Illegala już ujeżdżaliśmy, no to przyszła pora na AMG. GTR. Ciekawe, czy Ben Collins da radę okiełznać tego potwora. Adaś, jak oceniasz? Fajnie załatwiłem? Not bad. Fajnie załatwiłem? Starałeś się. Stig będzie zadowolony? Będzie. Nie, tak? Nie ma tak, wyjścia. Nie ma wyjścia? Kurwa. No to w porządku. Teraz pora na briefing. Dowiemy się, jak cały ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał i kiedy wreszcie możemy skopać dupę Stigowi. To najważniejsze. Ben Collins, którego dzisiaj dobry. Witamy Bena po raz pierwszy na naszej ziemi łódzkiej. Nie był jeszcze na tym torze, więc powoli się próbuje w niego wgryźć. To może zapytajmy, kto uważa, że da radę pobić Bena. Ręka do góry. Kto uważa, że da radę pobić Bena? Tak mało odwagi w Polakach? No dobrze, słuchajcie, to ja dziękuję i co? Zaczynamy.
Let's start. Yeah. Okay. Pora zacząć ten pasjonujący dzień i przejazdy. Ben właśnie rozgrzewa się w Audi RS. Tu mamy Sebastiana, ale tego Sebastiana też wszyscy znacie. No. Sebastianie, tam takie auto tutaj. Tata. Które? Tata załatwił Buddy. Czerwone? No takie. Czerwono czarne. Tata Buddy, tak. Tata no. Buddy to jest. A to wujek mój w ogóle się okazał. O ja cię kręcę. Wszyscy no, jesteście jedną wielką rodziną. Wszyscy. To co? Bierem go i ze Stigiem? Słuchaj, myślę, że ale ze Stigiem, że Stig prowadzi. Stig najpierw prowadzi, potem ty prowadzisz. No właśnie. Zobaczymy, kto lepszy no, czas. No. Ja bym był. A nawet tak was obu tym autem przebije, bo to wiesz, to jest. O krok dalej bym poszedł, ja bym właśnie za kierownicę. No. Myślisz? No, no dobra, to zobaczymy, czy Sebastian da radę. No nie tu, no czy. Chłopaki. Już uczą się... wygry samochodu, no. Uczycie się Tesli? Tak, ciężko było odpalić, ale ekstremnie tutaj poduczył, jak się tutaj odpala. No to go! Goń Stiga, nagrywaj ładne filmy! Nagrywaj to! Ależ poszedł! Nie, no, dogonisz? Się, kurwa, no nie. A kogo my tu mamy? Witam. To jest kolega, który ile już dni na mnie czeka? Cześć, cześć. Witamy się teraz. 100 witamy dni się. Czekam. 100 dni czeka na TikToku, żebym przyjął jakimś autem od Illegal Night. To chyba jest ten czas, pora, żeby dzisiaj właśnie no tak, tego dokonać. Mam nadzieję. A ja w sumie podczas przejazdu z tym oto TikTokerem zobaczę, jak ten samochód zachowuje się na torze i czy faktycznie mam jakiekolwiek szanse z Benem. Dobra, teraz Ben Collins będzie bił rekord torów w Toyocie Yaris, a po tym 15 czy bodajże już nawet 16 śmiałków będą próbowali pobić jego czas, więc good luck! Thank you! O skurwesyn! Ale poszedł! Kuła, wiemy jaki Ben miał czas teraz? Minuta dwa. Minuta dwa. No to teraz trzeba pobić ten czas. Come back here. Come back. Hey, go Tyler. Go and get your Mercedes. Okay, yeah. Let's see what you can do. Okay, we'll try. Where is it? The red one. Red one, yeah. The red one. The funny yeah. colors. Come on. But right now we make charity drive. Okay. And next we're gonna. All right, good. I'll be watching. Try another 3-4. But Tomek said that after all drives we okay. we can. We're face. Gonna do. Oh, you're gonna wait. Gonna for, oh, you wait. Yeah. You wait for the track temperature yeah, to drop. Of course. He's waiting for the track to drop. I'm waiting. Tak naprawdę czekam, aż on się po prostu zmęczy. I nie, w sumie już pojechał pierwszą... Tak, tak, nie, dobrze. Poczekam, aż się Ben zmęczy. Wtedy pojedzie GTR-em, a ja taki pełny sił wsiądę i go po prostu zrobię lepszy czas. To jest zajebisty pomysł, nie? Natalka i co? Następną osobę... Po pierwszych przejazdach okazuje się, że Ben Collins nie zrobił najszybszego czasu, bo już znalazł się gość, który przebił jego czas w Toyocie Yaris GR. Niedługo swoją szansę będzie o Kickster. Kickster, jak oceniasz swoje szanse? W Toyocie GR. Jeszcze nie w AMG, bo to ten, ale... Wysoko, gdyż Markiewicz pojechał szybciej niż Ben Collins. Czyli są szybsi ludzie od Stiga, a to daje bardzo dużą nadzieję, a z panem M miałem styczność na track day jak w Toruniu. Wiem, jak szybko potrafi jechać, ale wiem też, że potrafi jechać tak szybko jak on. Czy aż tak szybko jak Ben Collins? Nie wiem. Kickster właśnie zakończył swoje 5 okrążeń. Zobaczymy jak Sebastianowi poszło. Jaki miałeś numer, Sebastian? 14. Trzecie miejsce, nie jest tak źle. Powiem ci, że mi zainteresowałeś. Ładnie. Jak? Nie, no i tak nieźle. No źle trzecie nie. miejsce, to dalej podium. No dobra, ale to wiesz. To jakieś nagrody dostaniesz. Nie jeździ, żeby mi trzecie miejsce. Nie, no to tak, ale za trzecie miejsce to jest ten, szacunek na dzielni i duma rodziców. Podobno. Najbardziej, to pół sekundy to jest dużo, to jest bardzo dużo. Chłopaki pojeździli, popróbowali swoich czasów i pora chyba przejść do głównego tutaj punktu naszego dzisiejszego odcinka, czyli do tego, by Ben zasiadł za sterami GTR-a. Ben, sorry. Take the key, take a car, thank you, and check it on the track. All right, and then I'll come pick you up. We will see who will be better. Teraz Ben zrobi sobie kilka takich zapoznawczych przejazdów tym autem, no bo jeszcze tym autem nie jechał. A potem challenge, challenge. Don't destroy it! Do it.
dziecięcych marzeń milionów ludzi. Czyli wyścig z Benem Collinsem a Castigiem. Sebastianie, też weźmiesz udział w naszym wyścigu? Zmierzysz się? Na czas. Time? Ja, ty, Ben, show me how my I must drive, so. Pokazać ci, jak masz jeździć, więc teraz pojedziemy. No dobra, nie ma co, moi drodzy, przedłużać. Ben pojedziesz, you can drive like first. Okej. Okay. Ben pojedzie jako pierwszy i zaraz zobaczymy, kto będzie z nas miał najlepszy czas. Czyli ty też jedziesz. Też jadę. Mierzymy się w tym. So you first, you second? Second and the other third. Okay. So. He's challenging us? Yeah, challenge. Wow. Are we challenging him? We must put the faster. Dobra, do dzieła, so let's race! Alright. Jestem podekscytowany, ale uważam, że nawet jeśli przegram z Benem, to wygram. Bo powiedzcie mi, kto był w stanie ścigać się z prawdziwym Stigiem i to jeszcze w Mercedesie AMG od Illegal Light, yes? Szybko, chodź. Szybko, where? Here? No, just tell, okay. So I'm going to go one flying lap, yes? One flying lap. Alright, so I'll go out, start and then finish. Okay. Alright, get the stopwatch ready. No, okay. Jaki on jest szybki! Ciężko będzie go pokonać, coś czuję, ale myślę, że dam radę. Trzeba wierzyć w siebie. You are really fast driver. Well, I made a couple of little mistakes, but I don't think you'll beat me. It will be really, really hard to beat you. Now I know it. Feel the pressure. I love pressure. Dobra, zakładają chłopaki transporter. Transport. Ja już nawet mylę się, już cały dzień na torze, już nawet słowa mnie troszkę gubię, no ale trudno. Są emocje, tak? Lecimy z tym. Maturą, no bo jednak walczę ze Stigiem. Ja myślę, że głównym problemem są twoje ciemne okulary, które zbiły się z tym. Nie, nie widziałeś tutaj, drogi po prostu. Tutaj wszystko perfekcyjnie widziałem akurat, chociaż dobra, zaliczmy tego trzeci problem. Sebastianie, now it's your turn. Come on, it's good. It good was, Seb. Oh, he's going for Sport Plus. Oh, okay. You are cheating. Controversial. On trochę oszukuje.
zmienił tryb jazdy niż my, ale no, ja wiem, że chyba, znaczy ja jestem tego pewny, że nie miałem lepszego czasu niż Ben, ale tak jak wcześniej wspomniałem... Oh, he nearly went off in the pit lane. Oh. That was a fiery start. Też tak szybko wjeżdżałem? A ja tak szybko wjeżdżałem? Kurwa! Mogłeś mnie chociaż skłamać, że tak szybko wjeżdżałem. Twitch. Yeah. Yeah. No, Sebuś! Biegaj. Tam na jednym okrążeniu to blisko było. No, trochę przesadziłem. Trochę przesadził, tam cię miotło. It was a brave lap, yeah. For sure. It was fast and brave. Wszystko, ale pasy odepił. Będzie łatwiej. This is not good lap. It looked good. Wszystko było pod kontrolą. I broke this. This corner. Well, I made some mistakes. So let's see what the score is. Yes. Let's check who was the best. I was the third. This is a good time. Very good. That's really good time. That's a little bit close for comfort. Anyway, guys, a pleasure. Thank you so much. Thank you for the cars, the track, and the training. To może powiedzmy teraz, jakie miały. Sebastian, powiedz, bo ty się znasz bardziej na to, że pierwszy raz w życiu byłem. Ben Collins, minuta 00:311. The Tyler, minuta 04. No to super czas. 303. Końcówka prawie taka sama. Tak. No i mój skromny czas, minuta 00:733. Czyli 0,4. Bardzo ładnie, panowie. Bardzo ładnie. Tak czy inaczej, należy nam się brawa i należy nam się gorące podziękowania dla Mariusza, prezesa marki Legal Bike. Dziękujemy. Yeah. Whatever. Yes! Thank you, Mariusz! Że użyczył nam tego potwora. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, łapeczce w górę, jakimś fajnym komentarzu. Najważniejsze. A my się chyba z wami żegnamy na dzisiaj. Na razie, moi drodzy. Say goodbye to my viewers. Pleasure meeting you. I hope to meet this guy again soon, and we should do some drag racing, some filming, do some crazy stuff. Yeah, we're gonna do some crazy stuff soon. I hope so. All right. I hope so. Guys, thank you very much. Be good. One more time. Catch you soon, man. Catch you soon. I z nami też się żegnam.